jestem Ślązaczką, nauczycielką języka polskiego. No i myślę, pedagogiem też przede wszystkim, no i myślę, że po prostu takie inicjatywy łączą ludzi i trzeba je pokazywać po prostu, te śląskie stroje i gromadzić się, radować, to takie fajne święta. To zależy od regionu Górnego Śląska, bo to nie jest tak, że na całym Górnym Śląsku obowiązuje jeden strój. Mój strój jest rozmarski, składa się tylko ze szczewików, galot, galoty są z bizokami, czyli tymi paskami czerwonymi, hymny, czyli koszuli, jakli albo westy, no i jedwabki. Jeszcze mógłby być na głowie hut, czyli kapelusz. Natomiast w tej wersji bogatszej spodnie powinny być w kolorze żółtym i wykonane ze skóry jelenia. Dlatego nazywają się jelenioki. Jesteśmy tutaj z zespołem pieśni i tańca Silezjanie z Uniwersytetu Ekonomicznego, więc część osób jest właśnie z tego zespołu. Mamy też część osób ze Związku Górnośląskiego, część z Fundacji Na Ludowo. I te stroje to niestety ja nie mam w domu stroju, więc wypożyczyliśmy i dla młodego, i dla siebie. Także tak się przygotowywaliśmy. Oprócz tego koszyczek mamy swój, własnoręcznie robiony i tutaj mert dla młodego też mama przygotowała. To oczywiście zapytam o koszyczek. Co w nim? A co jest w koszyczku, Karol? Powiesz? Nie powiesz? To tradycyjnie jajko, szynka, kiełbasa, chleb, sól i trochę słodkości.